często wieś była w mniejszych lub większych ilościach w filmach pokazywana, ale jeśli chodzi o większość polskich filmów, to właściwie ten obraz był taki troszeczkę zafałszowany i już nawet przedwojenna krytyka bardzo często zwracała uwagę na to, że ci wieśniacy są pokazani w jakiś zupełnie nieracjonalny sposób. Kiedy popatrzymy sobie nawet na foto z tego filmu, no to tu się coś nie zgadza. Nagminne w dawnych filmach było to, że wieśniacy zawsze byli pokazani w odświętnych strojach ludowych, bez względu na to, co robili. I mnóstwo było takich absurdalnych sytuacji, gdzie na przykład na sianokosy dziewczyny szły w najpiękniejszych haftowanych serdakach, w koronkowych chustach obwieszone koralami i no, w najodświętniejszych strojach. W innych filmach, no, na przykład w Kobietach nad przepaścią, też Maria Bogda odświętnie wystrojona pracuje w oborze i doi krowy. No, takie rzeczy niestety w tym naszym przedwojennym kinie bardzo często się zdarzały, że jak była wieś, no to miały być odświętne stroje i tak to było zawsze ukazane. I tak było w zdecydowanej większości filmów. Właściwie chyba jedynym wyjątkiem, jaki przychodzi mi do głowy, był Pan Tadeusz. W Panu Tadeuszu, w tej niemej ekranizacji jeszcze z 1928 roku, było rzeczywiście w ten sposób, że wieśniacy schodzący z pola, pracujący, byli ubrani rzeczywiście tak, jak się ubierało do pracy, w jakichś takich zwykłych, prostych, płóciennych strojach. Natomiast we wszystkich pozostałych filmach mamy właśnie dziewczyny obwieszone koralami, w kwiecistych chustach, w odświętnych strojach. Mężczyźni zresztą tak samo, bardzo często w polu pracują no, ubrani elegancko, tak jak na niedzielę, czy na śluby, czy na jakieś specjalne okazje. To było bardzo częste zjawisko. Tutaj również widzimy, no, dziewczyny pracujące przy przędzeniu nici, ubrane są no, co najmniej jak na dożynki. Takich scen w tym filmie będzie sporo i w bardzo wielu innych filmach również w ten sposób ta nasza piękna polska wieś jest zaprezentowana. No tak troszkę na wyrost, jest to dość mocno przerysowane, ale tak to w latach 30. u nas wyglądało. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, ponieważ ciekawostką, jeśli chodzi o obsadę tego filmu, jest ta malutka dziewczynka, która gra dziecko głównych bohaterów. Jest to Basia Wewerkówna, którą niektórzy z Państwa może znacie z komedii ABC Miłości. Basia Wewerkówna była córką operatora filmowego Alberta Wewerki, który pracował i przy tym filmie, i przy ABC Miłości, i przy bardzo, bardzo wielu innych filmach. Ona była o tyle dobra, znaczy niestety bardzo mało w filmach występowała, bo Ham i ABC Miłości to są właściwie jedyne dwa filmy, w których ona się pojawiła, ale ceniono ją za to, że ona bardzo swobodnie czuła się na planie filmowym i właściwie nie krępowała się. No brało się to głównie z tego, że ona pewnie tatę bardzo często w pracy odwiedzała i po prostu wiedziała, jak to działa. I no, bardzo swobodnie czuła się na planie filmowym, nie czuła żadnego skrępowania przed kamerą, więc dobrze się do takich ról dziecięcych nadawała. Niestety nie zagrała ich zbyt wiele. Jeśli chodzi o film Ham, to chciałbym Państwa uprzedzić z dwiema rzeczami. Po pierwsze, jest to wersja francuska. Ten film do naszych czasów zachował się wyłącznie w wersji francuskiej, w związku z czym dźwięk będzie po polsku, natomiast na dole ekranu będą nałożone francuskie napisy. One będą nałożone w dziwnych miejscach. Sprawia to takie wrażenie, jakby było to nie tyle tłumaczenie dialogów, co takie dopowiadanie i opisywanie, o co w tym filmie chodzi i co się dzieje, bo w tych napisach jest dużo, dużo więcej niż się pojawia w dialogach i te napisy pojawiają się nawet w takich miejscach, gdzie żadnych dialogów nie ma. Więc to jest taka jakby jeszcze dodatkowa ekstra narracja, prawdopodobnie na rynek francuski po prostu, żeby film był lepiej zrozumiały, żeby pewne niuanse, które dla nas może były oczywiste, żeby tam było łopatologicznie wytłumaczone, o co chodzi, więc pod tym względem ta kopia, którą dzisiaj zobaczymy, jest troszkę dziwna, ale proszę się tym nie zrażać, to jest po prostu taka ciekawostka, jeśli chodzi o dawne czasy. A druga sprawa, film Ham został zrealizowany w roku 1931 i jest to jeden z pierwszych polskich filmów dźwiękowych. Początek lat 30., przełom lat 20. i 30. to był w ogóle taki okres, kiedy właśnie kino nieme pomału zaczęło przeradzać się w kino dźwiękowe i to jest film właśnie z tego nurtu. On jest właściwie, jeśli chodzi o aktorstwo, jeszcze jest filmem niemym, ale ma już dźwięk, pojawiają się nawet w niektórych scenach dialogi, więc jest to z dzisiejszego punktu widzenia taki trochę dziwoląg pomiędzy kinem niemym a dźwiękowym, ale właśnie w początkach kina dźwiękowego w ten sposób to wyglądało, że to nie dialogi były najważniejsze w tym dźwięku, tylko ilustracja muzyczna, ponieważ no, wyrosło to wszystko z kina niemego. Kino nieme bez dialogów świetnie sobie dawało radę, więc dialogi nikomu do szczęścia nie były potrzebne. Natomiast muzyka od samego początku w kinie niemym była ważna i właśnie w tych pierwszych filmach dźwiękowych to muzyka stanowiła główny element
tego dźwięku, który był do filmu nagranego. Więc ten film właściwie będzie poniekąd jeszcze filmem niemym, chociaż już pojawiają się tam nieliczne dialogi. To jest właśnie taki no, bardzo ciekawy, mój ulubiony osobiście okres przełomowy w historii kina. Pomiędzy kinem niemym, a kinem dźwiękowym. I w przyszłym miesiącu, w marcu, ponieważ zbliża się wielkimi krokami Święto Niemego Kina, na początku kwietnia tutaj w Iluzjonie będziemy mieli Święto Niemego Kina, już dzisiaj Państwa zapraszam, a w marcu chcielibyśmy zaprezentować Państwu właśnie te pierwsze filmy dźwiękowe, podobnie jak Ham, pokażemy najstarsze filmy, polskie filmy dźwiękowe, które są właśnie z takiego jeszcze pogranicza kina niemego i kina dźwiękowego. Będą to Niebezpieczny Romans, Na Sybir, Dziesięciu z Pawiaka i Każdemu Wolno Kochać. I przed tymi filmami będę chciał też Państwu opowiedzieć troszkę więcej o tym, jak ten dźwięk wchodził do kina i jak to przejście z kina niemego na kino dźwiękowe się dokonywało, ponieważ to wcale nie było takie proste, jak nam się dzisiaj może wydawać. Był to długi, skomplikowany i bardzo ciekawy proces. A poza tym pokażemy Państwu też kilka krótkometrażowych filmów opowiadających właśnie o tym, jak dźwięk w kinie się pojawiał i w jaki sposób był wykorzystywany na samym początku, kiedy jeszcze nie do końca filmowcy wiedzieli, co z tym dźwiękiem tak naprawdę zrobić i w jaki sposób go wykorzystać. Także serdecznie Państwa zapraszam na pokazy tych filmów. Zresztą Niebezpieczny Romans i Na Sybir to są filmy bardzo, bardzo rzadko pokazywane, więc będzie to też specjalna okazja, żeby móc się z nimi zapoznać. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na jeden z pierwszych polskich filmów dźwiękowych według powieści Elizy Orzeszkowej Ham z roku 1931. I do zobaczenia na naszych kolejnych pokazach. To ty, ach, nie mów nic, wszystko stracone. Wczorajszy szal, co mógł, to dał, a dziś już w sercu zgasł. Czy śnie, czy nie, ponoszą mnie wciąż sny szalone. Ach, wybacz mi jeszcze raz, ten jeden raz. Adieu, lulu. Odchodzę znów natury mej, nie odmienię już. Znudziły mnie spokojne dnie, potrzeba mi wrażeń i nowych burz. Jest inny świat, którego jad nasyca głód chorych serc i dusz. Adieu, lulu, odchodzę znów i twoich słów nie pragnę słyszeć już. Zgiełkliwy tłum, wesoły szum tak samo nudzi. Powracam więc i w ciszy chcę twój słyszeć dobry głos. Lecz żądza trwa i znów biegna do innych ludzi. I muszę iść czynić to, co każe los. Którego jad nasyca głód chorych serc i dusz. Adieu, lulu, odchodzę znów i twoich słów nie pragnę słyszeć już.